Witam serdecznie wszystkich widzów. Co nas tak łaska? Szwagier Kolaska, Muniek Starszczyk, Andrzej Zyńczewski. Witam serdecznie, panowie. Cześć. Reedycja płyty Luksus po 20 latach. 20 lat minęło jak jeden dzień. Co, panowie, sprawiło, że ponownie gracie kawałki Szwagier Kolaski? Właśnie te 20 lat, bo stwierdziliśmy, że to jest album warty przypomnienia, album, który w zasadzie można powiedzieć otworzył modę na pewną warszawskość, sprzedał się w dzisiaj prawie niewykonalnym nakładzie 250 000 egzemplarzy wtedy, dostał Fryderyka za muzykę tradycji i źródeł, a poza tym to była nasza przygoda muzyczna z muzyką folk, rock, reggae. Graliśmy w latach 80. w Tila w Alternative razem. Później wychowania i liceum. I była to nasza tak jakby przyjaźń, zanim pierwszy skład się, można powiedzieć, rozpadł, rozszedł. Zygmunt został ambasadorem w Londynie przez krótki czas Polski i jak już wrócił, założył swój nowy skład Tilawu, a my odgrzaliśmy naszą przyjaźń artystyczną, osobistą, tak jakby. Czyli można powiedzieć, że to była wasza pasja, warszawskość, te piosenki. Wychowaliście się na nich. Jak w ogóle doszło do tego, że panowie nagramy warszawskie szlagiery? Znaczy było tak, że Nina Terentjew, która do dziś jest jakby przyjaciółką tego projektu, po prostu dzisiaj pracuje w innej stacji, wtedy pracowała w telewizji publicznej. Miała pomysł na zrobienie filmu fabularnego o Grzesiuku, który nigdy nie powstał. Jakoś tak ktoś tam się zwrócił do mnie wtedy z propozycją, że może ja plus jacyś koledzy muzycy, żebym zagrał po prostu rolę śpiewającego aktora, którym przecież nie byłem. Grzesiuka? Znaczy, no, ten film nie powstał, tak czy owak. Kogoś tak jakby, kto wykonuje tak jakby przynajmniej co najmniej jeden utwór, prawda, miałeś zaśpiewać Grzesiuka. A dzięki temu, że w tym samym dokładnie czasie odgrzewaliśmy tak właśnie swoją przyjaźń i związek artystyczno-personalny i myśleliśmy o tym, żeby po prostu zacząć grać coś innego niż w swoich macierzystych zespołach Dub i Tilaw, to znaczy folk z żywymi instrumentami, żywymi, czyli akustycznymi, coś, czego tam nie moglibyśmy zagrać. Zgrało się to fantastycznie. Grzesiuk się wtedy jakby nie był, absolutnie był mi znany, mimo że mieszkam dopiero w Warszawie 33 lata, a urodziłem się w innym mieście, w Częstochowie, to był mi znany, bo mój brat cioteczny świętej pamięci Andrzej Pożarli był takim chłopakiem, co to wystawiał, jak to się mówi, na rogu i troszkę słuchał muzyki, troszkę pił piwko i po prostu ten analog Grzesiuka był mi znany, a Andrzej jest warszawiakiem rodzonym, więc też mu był znany, ponieważ w centrum miasta, że tak powiem, w Trójkącie Bermudzkim się wychował, zaraz o tym pewnie powie, natomiast, no więc chcieliśmy to zrobić. Grzesiuka piosenki jakby były chropowate, znaczy to nie były jego piosenki, tylko jego wykonania. Właśnie przypominały mi na przykład osobiście wczesne numery Dylana. Inna kultura, inna sytuacja, ale banjo i zachrypnięty wokal to nas zainteresowało, bo to nie było jakby estradowe, nie było mainstreamowe. Z całym szacunkiem do Foga i do innych pieśniarzy to było brudne. Andrzej zrobił aranże fantastyczne, ja się wcieliłem w rolę, powstała płyta Luksus. Na początku firmy płytowe powiedziały, co? Warszawa, stara Warszawa, po co? Chciały nas reklamować w pismach dla skate'ów, bo to był czas raczkującego hip-hopu i muzyki grunge. Po co? Dla kogo ta płyta? Nie wiedzieli, jak się za to zabrać, nie wiedzieli. Dzisiaj na przykład można to określać jako pomysł biznesowy, co dementujemy, bo to było spotkanie przy barze, po prostu starych przyjaciół. Natomiast oni kompletnie nie wiedzieli, do jakiego gatunku, po co, dlaczego, ile im to przyniesie zysku. To było w ciemno, oni nie byli w stanie, nie przewidzieli przed świętami wydrukowania takiej ilości egzemplarzy, żeby tak jakby uzyskać to, do czego firma płytowa jest stworzona, czyli do zarabiania pieniędzy. Jedynie Piotr Kabal, który do dziś jest wydawcą tego projektu z firmy Warner, a wtedy to był Pomaton, potem EMI, dzisiaj Warner, zdecydował się na wydanie, ale też go zaskoczyła jakby ta liczba, bo po prostu wtedy to inne czasy były w ogóle. Dzisiaj się sprzedaje płyta 30 000, to jest platyna, wtedy platyna to było 100 000. Nie mówmy o zamierzchłych czasach, ale fakty były takie, że nikt na tę płytę nie stawiał. I to jest 15 000 jako pierwszy rzut, tam będzie leżał. Zygmunt przyszedł, nie wiem, 5 dni później do sklepu i mówi, przepraszam, bo to jeszcze nie doszło. A sprzedawca, opowiedz, co? Nie, po prostu poszedłem do sklepu, bo chciałem kupić sam, nie to, że dla siebie, bo ja już miałem autorskie, tylko dla kogoś w prezencie, bo to był przed gwiazdką. I nie było Szwagier Kolaski. Nie było.
wtedy 15 tysięcy bardzo szybko zeszło, no i to się okazało, że to jest coś, co zainteresowało w ogóle całą Polskę, nie tylko Warszawę. Mieliśmy świetnych patronów jakby mentalnych, bo pobłogosławił jakoś tę płytę Marek Grzesiuk, syn Stanisława, świętej pamięci już nieżyjący. I Marek Nowakowski. Marek Nowakowski, wielki pisarz warszawski, też nieżyjący, w zeszłym roku miałem okazję grać na jego pogrzebie, właśnie utwór Apaszem Stasiek był. Oraz Wojciech Młynarski, który też powiedział dobre słowo na temat tego albumu, jako po prostu warszawski poeta. A Stasiek Wielanek? Stasiek grał z nami oczywiście. Nas konkurencję odrobinę, do czego my nie pretendowaliśmy, ale później się wszystko okej, jak to się mówi, wyrównało. Natomiast nie ukrywam, że to była bardzo mocna podbudowa, szczególnie świętej pamięci Marek, czyli syn Stanisława, bo to było takie spotkanie bezpośrednio, po prostu z materią, tak? Będziemy odrzuceni czy nie, my kompletnie, wiesz, robiliśmy to bardzo amatorsko, szczerze mówiąc, i cały ten pomysł tam bardziej nam w duszy grał, niż mieliśmy jakiś, wiesz, instrumentarium, przecież nie było, nie mieliśmy dostępu do wielośladów, ani do internetu. Znaczy, mieliśmy świetnych muzyków, dzisiaj to są gwiazdy jazzu, folku, Grzesiu Grzyb gra z Namysłowskim, gra ze Johnem Scofieldem, grał z Bobby McFerrinem, perkusista. Spotkanie, to znaczy... Organizowanie zespołu wyglądało tak, był jam w klubie Akwarium Jazzowym, gdzie generalnie spotykała się tam grupy rockmenów czy też jazzmenów i przy kontekście spożycia również udawało się pograć czasami różne dziwne dźwięki. Natomiast ani oni nie byli jako tacy medialnie znani kompletnie, no w zasadzie chyba nie nagrali żadnej poważnej płyty wtedy. A w momencie, kiedy ja do nich przyszedłem, powiedziałem: cześć, słuchajcie, fajnie grasz, a w ogóle jesteś fajny koleś, bo kiedyś z tobą rozmawiałem. Zagrasz ze mną, ale ty kto jesteś, bo cię tylko znam z widzenia. Ja mówię, wiesz, jestem tam wokalistą dubu, a dub znam. I mamy taki zespół Szwagierkolaska. No umówmy się, nikt tego słowa nie znał. Znałem ja i Zygmunt i firma, która miała zamiar z nami podpisać kontrakt. A, Szwagierko, fajne, ha, 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 ha. A co będziemy grali? Słuchaj, na takie piosenki Grzesiuka. A nie, no coś tam słyszałem. Tylko, że te piosenki, cała budowa muzyczna, to było kompletnie... Zupełnie inna historia. Czyli wykonałeś ciężką i dobrą robotę zarazem przy aranżach. Znaczy cudowną robotę, gdzieś tam to w głowie, tak jak mówię, nie było zapisywalne nigdzie, na żadnym po prostu wielośladzie, traku, multitraku. Pomagał mi bardzo Bartek Dachowski, tak żeby tu podkreślić, zespół do momentu koncertu premierowego po wydaniu płyty w zasadzie nie miał ani jednej próby w pełnym składzie. O. Tak. To były takie dżemowe historie po prostu, ale wynik tego, co zostało w studio zapisane, jest fantastyczny. Po prostu kapela gra super w ogóle swingiem. Ja naprawdę, jest to jedna z lepszych zaśpiewanych przeze mnie płyt, o ile nie najlepsza w sensie wokalnym. Może się równać do płyty Tila Vold is Gold, którą nagrałem z Tilawem 2-3 lata temu i uważam, że też jest dobra. Ja też tak uważam. Po prostu. Wszyscy tak uważamy. Natomiast tu jest wokal, bo brzmi prawdziwie, brzmi właściwie, brzmi z odpowiednim jakby wymiarem typu i trochę chrypy, i trochę niegrzeczności, ale też również jest to zaśpiewane fajnie. Pamiętaj o tym, że myśmy to robili. A dlaczego wspominam o tej podbudowie od Marka Grzesiuka, Marka Nowakowskiego? Że myśmy to robili w zasadzie instynktownie i samo zderzenie z takim kanonem, z taką historią nie było pewne, czy Zygmunt nie będzie pokazywany palcem jako tam jakiś tak jakby hiena grobowa udający warszawiaka, prawda? Więc to naprawdę mamy do siebie... Tak jakby, jak to się mówi, szacunek, tak? Z tym, o to też... Naprawdę udało nam się coś i fajnie, że to z nas wynika i myślę, że też... Oczywiście jak to dzisiaj, bo to jest ciekawe dla nas bardzo, ponieważ rynek 20 lat w historii świata i w ogóle muzyki pop, rock jest od 95 do dzisiaj jest ogromna przeskok. Cyfra, Spotify, w ogóle wszystko inne. Winyl, oczywiście winyl wraca w modzie na nowo, ale CD jest w impasie, inny sposób kupowania muzyki. A kasety? Postawiliście może... O, kasety to ja w domu mam. Ja też mam. Jako oczywiście gadżet. Natomiast jesteśmy bardzo ciekawi, bo dla ludzi młodych to myślę, że to jest jakaś egzotyczna kapela. Dla ludzi młodych, którzy na przykład mieli wtedy rok, nie? Natomiast ja miałem 3 lata i pamiętam. Nie napinamy się w ogóle na nic. Rok to już teraz są w robocie. Studia, robota razem. Jeszcze może nie, tak jak moje dzieci jeszcze nie są w robocie, ale już myślą o tym. Twoje dzieci to jeszcze długo pewnie nie będą. Właśnie nie, bo
same sobie chcą jakoś radzić. I to jest ten plus. O, i to jest właśnie samodzielne. Wróćmy do reedycji Luksusu, dwa utwory. Boję się Fela i Liza Bon. Liza Bon, wasza autorska kompozycja. W naszym kombie szwagrowskim tutaj powstał ten utwór. Oczywiście nie kto inny, tylko Zygmunt Staszczyk tutaj stworzył tekst i myślę, że on jest w klimacie, mimo tego, że jest to nowy utwór, jak powiedziałeś, i można powiedzieć stworzony, zupełnie doklejony do historii. Ale wpada w ucho, pomimo, że może trochę się różni, ale jednak spaja całość, ten utwór. Ciekawe doświadczenie, wiesz, tak jakby trochę nasze ryzyko, ale ponieważ nie mamy ciśnienia, nie podchodzimy, wiesz, to nie jest projekt biznesowy, też zrealizowaliśmy swoje marzenie, zagrać utwór kompletnie nasz, chociaż już na drugiej płycie nagraliśmy taką piosenkę 24 dni, którą kiedyś graliśmy razem w Tilawie w wersji folkowej, natomiast nie, to nie było singlem, prawda, czy tam jakimś specjalnie promowanym. Tutaj daliśmy jaką pierwszą informację, utwór Liza Bon z fantastycznym wideoklipem, troszkę linczowski, troszkę Wojciech Has Sanatorium pod Klepsydrą, wiesz, zwariowany klip, który nakręcił Jacek Kościuszko. No właśnie, dwie piosenki, bo na reedycję więcej się jakby no nie można nawet zmieścić, a potem ta sesja nagraniowa też nie była, że tak powiem, taka prosta i też nie była tania, za co dziękujemy Piotrkowi Kabajowi z Warnera, że zrobił duży ukłon właśnie. Finansowo. To, że my nie jesteśmy kapelą, która nagrywa na samplerach i na jakichkolwiek nie używa. To nie jest tania produkcja domowa, to nie jest hip-hop, to nie jest disco, to jest po prostu, nie negując tych gatunków. Mówiąc krótko, to trzeba zagrać na żywo. Muzyków jest 9. To dużo, jak na dzisiejsze czasy, to dużo. Nieopłacalnej w ogóle. Mamy plan taki, wiecie, trójeczka, góra, fajnie to nazwać, trio, szwagier, trio, wiesz. Taka ściemka, ale plakaty duże. Nie, chodzi o to, że po prostu dziękujemy Piotrkowi za to, że zrozumiał naszemu wydawcy, Kabajowi Piotrkowi. No i wydaje mi się, zrobiliśmy dobre nagrania w stylu, w studiu analogowym, Custom 34 w Gdańsku, nagrane to jest na taśmę, wszystko na taśmę, mówiąc krótko, w taki stary sposób. Nagrywaliśmy również w studiu jakąś się Wąs, Jacka Wąsowskiego w każdym razie w tym... Tak, w kilku studiach, Smoczyński w Nieporęcie, natomiast właśnie dlatego... Też Tarcho Studio. Między innymi dlatego, że chcieliśmy mieć na przykład prawdziwy Hammond. I nie wiem, czy to ktoś usłyszy, czy... My chcemy dawać po prostu, jak to się mówi, oryginalny, dobry, nieściemniony produkt. Czy miejski folklor możecie porównać do rapu? Hip-hopowcy mieli duży szacun do tego projektu, do Szwagra Kolaski. Ja mówię o tym pierwszym rzucie hip-hopu. Gadałem o tym z Wieniem, z Molesty, z Sokołem, z Włodim. Wiesz, mówię o pierwszy rzut hip-hop. Wypowiedź i tak. Hip-hopu miał, Warszawa przynajmniej miał duży szacun do tego projektu, bo my byliśmy wcześniej. Ale to nie jest hip-hop, ale był szacun, bo ja znam to z wypowiedzi bezpośrednich. Panowie, jakie dalsze plany związane ze Szwagier Kolaską? Projekt się rozkręca, jest reedycja, ludzie się dobrze bawią. Słuchaj, no tak jak... Czy znowu wrócicie po 20 latach? Zygmunt już nadmienił, że wiesz, no są plany, Tilawu, Dabu, to jakieś płyty będą wydawane, mnóstwo koncertów, szczególnie Tilaw gra. Wracamy jeszcze raz. To nie jest projekt biznesowy. Na spokojnie. Będą okazje, będą możliwości, będzie czas. Z największą przyjemnością zagramy dla was, słuchacze, bo nas to kręci. Ktoś po prostu ładnie poprosi. Żartuję. No nieładnie, to wypad. O właśnie, wypad. Szacunkiem musi być. Konkretni artyści po warszawsku, Szwagier Kolaska nas pogłaskała i czujemy się dobrze. Szwagier Kolaska, Andrzej Muniek, Muniek, Andrzej. Bawcie się dobrze na ich koncertach. Kto mnie tak głaska? Szwagier Kolaska. No ja już nie mam, mogę tutaj. Tam nie ma.